Cześć! Znalazłeś się na kanale. Dziś porozmawiamy sobie o przeszłości i o tym, jak można wyrażać tę przeszłość na różne sposoby w języku angielskim. I od razu zaznaczę, że większość z tych rzeczy, o których sobie dzisiaj powiemy, została już omówiona, rozpisana i wytłumaczona na tym kanale. Ale oddzielnie, w oddzielnych filmikach. Generalnie polecam te wszystkie filmiki. Ale dziś trochę wiadomości z tych bardzo początkowych filmików poszerzymy i zbierzemy te konstrukcje, które pomagają nam mówić o przeszłości, do przysłowiowej kupy. A co? Na początek past simple i past continuous. Szybkie powtórzenie. Past simple to typowe SVO, subject, verb, object, czyli można powiedzieć, że osoba, czy tam podmiot, wykonawca czynności, czasownik i dopełnienie, czyli cała reszta zdania. Zwróćcie też uwagę, że przy czasowniku jest dwójeczka, to znaczy, że jest to czasownik w drugiej formie. No i past continuous, subject was were, verb with ing object, czyli znowu ta osoba, ten wykonawca czynności. Operator was albo were, czyli być w czasie przeszłym, czasownik z końcówką ing i dopełnienie, czyli cała reszta zdania. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć konstrukcję pytania, przeczenia, jeszcze raz odwołuję do filmów, które już na ten temat na kanale są. A my popatrzmy na zdania. He drank whisky, czyli on wypił whisky. Wypił. Raz. Zrobił to. Stało się. Kontra. He was drinking whisky. On pił whisky. I love scotch. I love scotch. Scotch, scotch, scotch. Już nie wypił, ale pił. Nie zrobił, ale robił. To się stało, ciach, a to się działo. Działo. Czyli tak, wychodzi nam na to, że past simple to taki odpowiednik naszego czasu przeszłego dokonanego, a past continuous to taki odpowiednik naszego czasu przeszłego niedokonanego. I rzeczywiście tak bardzo często jest, ale w tych pierwszych moich filmach o past simple i o past continuous, a były to jedne z pierwszych filmików na tym kanale w ogóle, pozwoliłem sobie na pewne uproszczenie sprawy. I było to celowe, ponieważ bardzo wielu uczniów, kiedy zaczyna omawiać te tematy w szkole, już na samym początku trafia na ścianę. Czyta te podręcznikowe regułki i zupełnie nie ma pojęcia, z czym się to je. I takie postawienie sprawy, że to jest coś, co zrobiliśmy, a to jest coś, co robiliśmy, robiliśmy i robiliśmy i robiliśmy. Bardzo ułatwia ogarnięcie tematu. Ale, i tym razem jest to dużo większe ale niż to poprzednie, to zdanie niekoniecznie musi oznaczać, że zrobił. Może też oznaczać, że robił. To co? Uzupełnijmy sobie to trochę. No więc czasu past simple. Poza tym, że zrobiliśmy coś w przeszłości raz, ciach, ciach, możemy też użyć jako takiego cofniętego czasu present simple. A czasu present simple używamy, żeby mówić o czymś, co robimy regularnie. W takim razie past simple możemy użyć, żeby powiedzieć o czymś, co robiliśmy regularnie w przeszłości. Czyli właściwie to zdanie może oznaczać zarówno wypiłem whisky, jak i piłem whisky w miarę regularnie. Ale możemy to zdanie też zobaczyć o takie. He sometimes drank whisky. On czasami pił whisky. Pił. Robił to regularnie. Ciach! Oczywiście zamiast sometimes moglibyśmy sobie podstawić, nie wiem, often, always, all the time, ale to by nie było zbyt pedagogiczne. Ciach! Podsumowując, czas past simple często, gęsto zachowuje się jak nasz czas przeszły dokonany, a więc coś zrobiłem, ale jednak nie zawsze dokładnie tak samo, nie zawsze jest to identyczne. Albo coś zrobiłem, albo coś robiłem często. Często, gęsto. Jeżeli natomiast chodzi o past continuous, poza tym, że jest to czas, który opisuje coś, co kiedyś robiliśmy, robiliśmy i robiliśmy i robiliśmy, to zabrzmiało, jakby to było długo. W sumie nie wiadomo jak długo, ważne, że to nie było raz i ciach, ciach. Ale warto jeszcze dodać, że ten czas rzadko kiedy występuje sobie od tak, samotnie. Tak jak past simple możemy traktować jako cofnięty czas present simple, tak past continuous możemy traktować jako cofnięty czas present continuous. Jeżeli w present continuous mówimy o tym, co robimy teraz, w tym momencie, past continuous mówimy o tym, co robiliśmy w jakimś momencie w przeszłości. Na przykład at 7 p.m. I was drinking whiskey at 7 p.m. Piłem whisky o 19. p.m. brzmi lepiej niż a.m. w tym konkretnym przypadku.
Najczęściej mamy dodane to kiedyś. Nie zawsze, bo czasem to wynika z kontekstu, że to się działo w jakimś momencie w przeszłości. Ale jednak często jest powiedziane kiedy. Jasne? I teraz popatrzmy na jeszcze dwa ciekawe przykłady. And then I saw her face. Then I saw her face. I wtedy zobaczyłem jej twarz. Co zrobiłem? Zobaczyłem. Raz, ciach. Typowy pas symbol. I drugi przykład. She was smiling. Ona się uśmiechała. Te czasy często ze sobą współgrają. Często używamy ich razem po to, żeby opisać jakieś konkretne wydarzenia z przeszłości. Przy czym ten najczęściej jest jakimś tłem. Ten opisuje, co działo się dookoła, gdzieś tam z tyłu, kiedy wydarzyło się to. I saw her face. Zobaczyłem jej twarz. Ona się uśmiechała. Uśmiechała się, kiedy zobaczyłem jej twarz. She was smiling when I saw her face. Zobaczyłem jej twarz, kiedy się uśmiechała. I saw her face when she was smiling. Często przed tym czasem używam while, a przed tym when, ale nie będę tego zapisywał, bo to nie jest żadna reguła. O, spróbujmy jeszcze ten przykład ubarwić, bo czasu past continuous możemy użyć też, kiedy wiele czynności działo się mniej więcej w tym samym czasie w przeszłości. She was smiling. I was staring at her. Ja się na nią gapiłem. The birds were singing. Ptaki śpiewały. When the ball hit me. Kiedy uderzyła mnie piłka. To się działo. To się stało. Dziękuję. Ale to nie koniec. O. Do opisu przeszłości możemy też użyć takiej fajnej konstrukcji jak used to. I jest już o tym filmik na tym kanale. I to jest dobry filmik. Ale teraz zrobimy jeszcze szybkie porównanie. No bo he used to drink whisky. To znaczy, że on kiedyś w przeszłości miał zwyczaj picia whisky. Scotch. Used to to zwyczaj z przeszłości, coś co kiedyś robiliśmy często. A więc he used to drink whisky oznacza, że on kiedyś, on zwykł pić whisky. Czym różni się więc to od tego? No właśnie różnica jest dość niewielka. Czasu past simple możemy użyć zarówno do tego, żeby powiedzieć, że ktoś coś kiedyś robił często, jak i po to, żeby powiedzieć, że ktoś coś zrobił raz. A wyrażenie used to tylko po to, żeby powiedzieć, że ktoś coś robił często. Podkreślamy też w ten sposób, że on już tego nie robi. Kiedyś pił whisky, ale już na przykład tylko kawusia. O, past simple, past continuous, used to. I żeby ten obrazek dokończyć, warto dodać jeszcze past perfect, o którym też już mamy całkiem dobry filmik na tym całkiem dobrym kanale. Całkiem. Czasu past perfect, w odróżnieniu do tego, o czym tu już powiedzieliśmy, używamy, kiedy chcemy powiedzieć o czymś, co zrobiliśmy nawet wcześniej w przeszłości. I went home, because I had drunk whisky. Poszedłem do domu, zrobiłem ciach, raz, past simple, ponieważ wypiłem whisky. Pewnie po prostu całą dostępną. Wypiłem ją wcześniej niż poszedłem. To, że ja poszedłem w przeszłość, było rezultatem tego, co stało się jeszcze wcześniej. Za przeszłość. Past perfect. Zrobiłem albo robiłem w przeszłości często. Robiłem najczęściej, kiedy coś innego się stało. Zwykłem robić. Miałem w zwyczaju coś robić. Zrobiłem coś w przeszłości, bo jeszcze wcześniej stało się coś. Chcesz mówić ładnie o przeszłości? Te cztery konstrukcje w zupełności powinny Ci wystarczyć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Staram na te komentarze odpowiadać. O, jak Ci się podoba, czy tam nie, to możesz zostawić łapkę. Jak Ci się bardzo podoba, to możesz nawet zasubskrybować albo sąsiadom opowiedzieć, co dziś fajnego widziałeś. Bo czemu nie? Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Rock your English!